Witam Państwa bardzo serdecznie w Bez Spiny, naszym magazynie piątkowym, piąteczkowym, piątuniowym, drodzy Państwo. I powinniśmy zacząć może od czegoś ciekawego, ale jak zwykle zaczniemy od kompletnego nudziarstwa, drodzy Państwo, i zaczniemy taki nasz blog, nie blog, tylko blog, chciałem powiedzieć, przez kończąc na K, a nie na G, blog dotyczący debaty, czyli no czegoś niewyobrażalnie nudnego, trwającego bodajże tam 70 czy 80 minut, a wszystko to bym określił w wiódł ślepy kulawego, drodzy Państwo. No ale dobra, trudno, co robić, jedziemy, lata mi tu mucha, naprawdę lata mi tu mucha, to ostatnio bardzo ważne, bo latała w jednym studio i to się skończyło naprawdę bardzo źle, ale niech już ta mucha odejdzie i zobaczmy, no pierwszy materiał, który kończył, wieńczył de facto debatę, a nie ją zaczynał, i jest pewne bardzo głośne ciche wyjście. Mieli okazję wysłuchać kandydatów po wyjściu ze studia, ale nie wszystkich. Właśnie Rafał Trzaskowski, który zgodnie z losowaniem miał wychodzić ze studia jako ósmy, to też było zaakceptowane przez wszystkie sztaby. Opuścił budynek Telewizji Polskiej wcześniej, bez rozmowy z dziennikarzami. No, drodzy Państwo, Rafał Trzaskowski w czymś musiał być pierwszy w tej debacie, w związku z powyższym wyszedł pierwszy, łamiąc tam jakieś regulaminy, które sam tam podpisał razem ze swoim sztabem, wybiegł tam. No i pytanie, drodzy Państwo, no najważniejsze pytanie, dlaczego Trzaskowski uciekł po debacie? Nie odpowiadał na pytania dziennikarza. Żeby było śmieszniej, jego kolega Juliusz Braun, czyli człowiek, który był niegdyś prezesem Telewizji Polskiej, w której na pewno był tak potężny obiektywizm, że ustawiano wywiady z panią Komorowską, no stwierdził, że to jest skandal, że Telewizja Polska nie porozmawiała z Rafałem Trzaskowskim po debacie, a z prezydentem Dudą rozmawiała 10 minut. No nikt nie dał szansy Telewizji Polskiej, żeby porozmawiać z prezydentem Trzaskowskim, prezydentem Warszawy, ponieważ on uciekł był po debacie. No cóż, to wyjście różniło się od ostatniego wyjścia z debaty, kiedy dwie osoby mu klaskały, zasłaniając drogę. No więc widać, że entuzjazm jest nieco mniejszy, ale kolejny kandydat, który przekonuje wszystkich dookoła, iż on jest zwycięzcą tej debaty, czyli nasz Hołownia, Szymon Hołownia, już z debaty nagranie, zapraszam serdecznie. Każdy z moich kandydatów próbował dzisiaj udawać, że on też będzie umiał być prezydentem wszystkich Polaków. Drodzy Państwo, każdy z moich kandydatów przekonywał, że będzie prezydentem, będzie prezydentem wszystkich Polaków. No i teraz się zastanawiam, kto jest naprawdę kandydatem Szymona Hołowni. No bo rodzi się takie pytanie, słuchając samego kandydata Hołowni. Skoro wszyscy moi oczywiście, że się przejęzyczył, pewnie powiedzieć kontrkandydaci, no ale ten program ma to do siebie, że śmiejemy się z przejęzyczeń, czasem nazwisk. No poziom, jaki poziom, jaki kraj, taki CNN, drodzy Państwo. Ale dobrze. Mieliśmy Szymona Hołownię, chociaż jeszcze zostanę na moment przy nim, drodzy Państwo, może jego prawdziwym kandydatem jest Rafał Trzaskowski, ale wstydzi się to powiedzieć. No cóż, zostawiam to pytanie Państwu, bo wydaje mi się, że każdy, no jak jest, widzi, że tak powiem. A teraz, drodzy Państwo, najciekawsza część tej debaty i osoba, która naprawdę miała najwięcej do powiedzenia. Drodzy Państwo, tak jest, to pani tłumaczka z języka migowego, oczywiście nie naśmiewamy się z języka migowego, ale naprawdę miałem nieodparte wrażenie, że ta pani napracowała się przy tej debacie naprawdę najbardziej. No i czy tłumaczka miała więcej do powiedzenia niż kandydaci? Słuchając niektórych, drodzy Państwo, no jestem głęboko przekonany, że rzeczywiście miała dużo więcej, dużo więcej, drodzy Państwo, do powiedzenia. No dobrze, ale tak, Rafał Trzaskowski uciekł gdzieś do swojej limuzyny, która go gdzieś tam wywiozła. Ale jest też przecież prezydent Andrzej Duda, który no przecież prosto z debaty nie wsiadł do samolotu i nie poleciał do Donalda Trumpa, żeby tam załatwiać jakieś deale. Tylko, drodzy Państwo, udał się w zupełnie inne miejsce i zobaczmy to razem. To jest takie przyzwyczajenie. A dzisiaj co? Co w nocy? Nie, 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 nie,
drodzy państwo, gdybyście nie wiedzieli, to to jest piekarnia. No i czego Duda szukał w piekarni? Dziecko mu mówi, że normalnie to chodzi koło 20 spać, no ale dzisiaj to jest dość późno. No było dość późno, ponieważ pan prezydent Duda prosto z debaty do piekarni pojechał. No to cała rodzina się tam zebrała elegancko w komunijnych strojach, jak pan Bóg przykazał. A tu kościółkowy chciałem powiedzieć, a to to samo. A tutaj no... przyjechał prezydent, popatrzył, no pusto coś, nie? No bo ten, to my dopiero będziemy te bułki piec. Aha, okej. Okay. No i teraz się zastanawiamy, po co tam trafił? Moim zdaniem liczył na to, że dostanie jakieś parę porządnych bochenków chleba i do tej Ameryki zawiezie temu Trumpowi. Może coś, nie wiem, za te bułki takie porządne, bo w tych Stanach to to pieczywo takie sobie rzeczywiście jest. Może coś przehandluje. Zobaczymy, drodzy państwo. Natomiast jest jedna osoba z tej... pożal się, Panie Boże, debaty, która naprawdę stała się hitem internetu i która moim skromnym zdaniem oraz wielu komentatorów, jak to wiadomości czasem mówią, no była prawdziwym zwycięzcą tej, niech będzie, umówmy się roboczo, debaty. I to oczywiście jest pan Żółtek i jego jeden z bardzo ważnych pomysłów, moim zdaniem kluczowy pomysł kampanijny, jeden z najbardziej potężnych programów społecznych się nam szykuje. A jaki, no to niech pan Żółtek nam sam powie. Aż mi strach zaproponować rządowi, żeby może przypomnieli, że są łupki od piwa, że może menelowe plus by jeszcze dorzucili, bo też to są głosy wyborcze. Menelowe. Musiałem się aż napić, drodzy państwo, z mojego kubeczka z Gwiezdnych Wojen, ale nie piję, szaleju. Jak co niektórzy kandydaci, tylko wodę źródlaną, czystą źródlaną wodę, drodzy państwo, a Piąteczek no swoimi prawami, że tak powiem, się rządzi. Czyli tak, są budki z piwem, tak? Przy tych budkach z piwem, chociaż teraz to już nie ma budek z piwem, chyba są Żabki z piwem. Żabki z piwem i tymi, i maleństwami takimi buteleczkami, małpkami zwanymi. No i to jest doskonały przykład prospołecznego myślenia niezależnego kandydata. Skoro tym rodzinom, tym Polakom dają te 500 plus, panie, te 300 plus, te 13, 14 emerytom, to trzeba pomyśleć o potężnej grupie społecznej, o bardzo wpływowej, bym powiedział, grupie społecznej, o opiniotwórczej, o właśnie osobach, które okupują budko, żabko, kerwsy, tam, że tak powiem, pojąc się różnymi strągami i różnymi, że tak powiem, i robiąc tam wokół tych żabek planetę małp, można powiedzieć. Jak się czasem patrzy, co tam zostaje, to rzeczywiście czuje się człowiek, jakby trafił rzeczywiście na planetę małp albo małpek. W każdym bądź razie, drodzy państwo, pamiętajcie o panu Żółtku w pierwszej turze. To bardzo ważny kandydat. Myślę, że swoim postulatem po części spełnia bardzo wiele oczekiwań społecznych, można byłoby tak powiedzieć. Drodzy państwo, schodzimy na razie z debaty. Ale przecież byli w trakcie tej debaty tacy zawodnicy, no, którzy poczuli swoją królewskość i boskość. Może takim był kandydatem pan Bosak. A to, co przygotowano na dykcie, czy tam na kawałku kartonu panu Bosakowi, mówi samo za siebie. Zobaczmy to razem. Tak, drodzy państwo, król Krzysio I. Tu mamy taką, wizualizację, drodzy państwo, przyszłości naszego kraju. I skończy się to sejmowe gadanie, skończą się te kłótnie, skończą się te dyskusje. Będzie monarchia, jak wiadomo, absolutna, monarchia narodowa. Pan Bosak, myślę, doskonale będzie się dobrze czuł. Drodzy państwo, kampania kampanią, bo to, panie, różnie to bywa, ale przecież gdyby w tej kampanii tak naprawdę najważniejszym graczem nie jest prezydent Duda, nie jest Trzaskowski, nie jest nawet Żółtek ze swoim menelem, ku mojej rozpaczy. Nie, drodzy państwo, są też media, a media wkraczają w naszą rzeczywistość coraz bardziej. Na przykład Gazeta Wyborcza ostatnio stwierdziła i postanowiła, że będzie zasłaniać nam rzeczywistość. Robią to od 30 lat, oczywiście, że tak, no ale jako czołowy brukowiec i bulwarówka polska Gazeta Wyborcza idzie dalej, idzie na mury, drodzy państwo, na mury, zobaczmy to. Tak jest, odkrywamy, ujawniamy, rozliczamy, tak, największe afery PiS-u. No i, drodzy państwo, to jest ulica Chmielna w Warszawie. Kiedyś w dawnych czasach ulica niezwykle ważna, taka ulica, na której były najlepsze butiki warszawskie, no, która tętniła życiem, no, drodzy państwo, może nie Piąta Aleja, ale bardzo blisko, no ale lata rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz, teraz dwa lata Trzaskowskiego, sprawiły, że ulica ta wygląda jak w powiatowym niewielkim miasteczku, w którym jest
70% bezrobocia. Ale Gazeta Wyborcza postanowiła przykryć tę przykrą, że tak powiem, rzeczywistość płachtą. No i pytamy, ponieważ internauci zaczęli pytać, na tej ścianie było jednak kilka okien. Dlaczego Wyborcza zasłania ludziom okna? No, okna na świat, klapki na oczy, drodzy państwo, a Wyborcza jak zwykle w swoim doskonałym żywiole, najlepsza z najlepszych i tak dalej, i tak dalej. Drodzy państwo, ale skoro Gazeta Wyborcza, wielki nieobecny tych wyborów, ja naprawdę bardzo, bardzo żałuję, jestem załamany, nie rozumiem tego, dlaczego Lech Wałęsa nie startuje, drodzy państwo, w tych wyborach. On tam wstępnie poparł Małgorzatę Kidawę-Błońską kiedyś, jak jeszcze, a pamiętacie państwo, jeszcze taka osoba kiedyś startowała w wyborach, naprawdę, przed 10 maja, no ale sam nie wystartował i może dobrze, drodzy państwo, bo zajął się tym, na czym zna się najlepiej, na geopolityce, na wielkich przemianach światowych, na tym, jak rozmawiać z Rosją. On z Rosją, drodzy państwo, i z jej takimi pomagierami, to już od 70-tych lat w Polsce miał dużo wspólnego, co tam podpisywał, żeby potem w lotto wygrywać, ale on ma sposób na Rosję, drodzy państwo, ma sposób, posłuchajmy razem. I kiedy znajdziecie 10 różnych zachowań, które muszą trafić w Rosję i ją nawrócić, to wtedy podchodzicie do każdego państwa i mówicie, mamy 10 propozycji, kochane państwo, Polska, Rumunia, Ameryka, jaki punkt możesz zrealizować, żeby Rosję pomóc uporządkować? I wszystko było, drodzy państwo, i wierszem było, i gestykulacją było, i wielką, że tak powiem, iluminacją już w pewnym momencie. Przerażony dziennikarz z portalu tam bodajże Energetyka 24, bardzo zacnego, nie wiedział od pierwszego zdania, nie wiedział kompletnie, o co chodzi panu Lechowi Wałęsie, ale i tak jest lepiej, bo ostatnio, drodzy państwo, jak Lech Wałęsa występował w takich różnych wywiadach, to tam opowiadał o projekcjach astralnych, o wpływie cywilizacji pozaziemskiej na nasze sprawy. No, susza w Somalii, susza w Polsce, wszystko potrafi wytłumaczyć, wszystko, drodzy państwo, w sposób prosty i jasny. Nie, że tam będzie opowiadał jakieś trudne słowa o geopolityce. Nie, bierze się Rumunię, polskie, kto tam jeszcze, i się siada, i co można w Rosji uporządkować. Koniec rzeczy, że o co w tym chodzi, ale ja wierzę w wielkie doświadczenie rosyjskie pana prezydenta Lecha Wałęsy. Teraz sobie wyobraźmy, że leci taki Lech Wałęsa do Donalda Trumpa, siedzi, mówi tam, Donek, słuchaj, to jest inaczej, nie? Ty musisz tu usiąść, wziąć Rumunię, polskie, płytę CD, która odbija promienie lasera, plus cywilizację pozaziemską i wszystko, drodzy państwo, będzie super dobrze. No dobra, ale skoro wielcy prezydenci, to i wielki, miłościwie nam panujący prezydent Andrzej Duda, który wpadł w tłum, że tak powiem, i każdemu mówi, co trzeba, więc posłuchajmy takiej króciutkiej wypowiedzi i pogadajmy o niej jeszcze chwilę. Chcę tylko kulturalnie porozmawiać. Jestem gejem. Ja chcę normalnie porozmawiać. No ja też, no jestem gejem. Złośliwi zrobili taką zbitkę internetową, ale my się nie posługujemy takimi fejkami, bo tam było, no chcę normalnie porozmawiać. Ja też, jestem gejem. I ktoś dokleił prezydentowi, ja też. No oczywiście prezydent Duda nie jest gejem, ale potrafi, i czy potrafi, to odpowiedzmy sobie na to pytanie. Czy Andrzej Duda potrafi rozmawiać z gejami? To jest dużo szersza, drodzy państwo, kombinacja i sytuacja, ponieważ pewnie wiecie, że pan prezydent zaprosił kilku gejów, w tym Roberta Biedronia i jego mamę, do siebie. No bo był krzyk, że nie rozumie gejów, że ich obraża, że nie idzie z duchem LGBT. Ale jak już zaprosił Roberta Biedronia i jego mamę, to oni powiedzieli, a nie, to my to, o nie, to teraz to my nie przyjdziemy. Nie, o sorry, nie. W związku z powyższym prezydent wszedł w tłum, znalazł geja, czy mu tam go podstawiono, to już jest pytanie do państwa i do służb, moim zdaniem, gdzie do państwa, do służb. No, różnie to bywa, ale trzeba mieć głowę nie od parady, a jak wiemy, redaktor Mazurek taką głowę ma, czy nie ma? Zobaczmy wspólnie. Pan się pogubił, bo pani uważnie słucha. Pan ma dostateczną dużą głowę, żeby wszystko zrozumieć. A proszę mnie nie atakować z powodu wodogłowia. No, ale pan sobie nie zdaje sprawy, że problem z panem polega na tym, że pan ma większą głowę od większości pana gości, którzy mają większe od pana ego. Oni przychodzą i potem wpadają w pana pułapki, bo pan ma za dużą głowę na mnie. Wodogłowie, pułapki,
mi ojca i syna, drodzy państwo, kto tu ma większe ego, redaktor Mazurek czy pan profesor Zybertowicz, zostawiam to no państwu, niech państwo sobie na to ważkie i ważne pytanie odpowiedzą, a że redaktor Mazurek, którego serdecznie pozdrawiamy, głowę od parady ma, no to czy Mazurek ma za dużą głowę? Dla niektórych, drodzy państwo, czasem mam wrażenie, większości polskich polityków ma za dużą głowę. Na tyle tego pierwszej, no tyle tej pierwszej części bez spiny, drodzy państwo, widzimy się, mam nadzieję, za kilka minut w drugiej części po króciutkiej przerwie. Witam ponownie w naszym pandemiczno-wyborczo-piątkowym spotkaniu bez spiny. Mówiliśmy o panu Żółtku, wielkim polskim polityku, człowieku o pomysłach, które naprawdę potrafiłyby w ciągu roku rozwalić 500+ i wszystkie te inne, jak wiadomo, według Platformy Obywatelskiej, niepotrzebne programy, które tam się daje tylko pieniądze i nie wiadomo za co, zamiast dawać swoim, na przykład VAT-owcom, prawda? Ale pan Żółtek idzie dużo dalej. To nie jest tylko bardzo ważna zmiana, jeśli chodzi o kwestie socjalne. On idzie w kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości, z sądownictwem i z karami. A jeśli kary, no to jak na pana Żółtka, kary ostateczne. Posłuchajmy jego pomysłów na uzdrowienie sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości i nie tylko. Jestem za karą śmierci, ale tylko w przypadku morderstwa z premedytacją, udowodnionego w sposób nieposzlakowy. Tak to jest zapisane w programie. Pytanie kolejne. W związku z tym, czy wypowiedziałby pan Europejską Konwencję Praw Człowieka? No bo to się z tym wiąże. Tam jest protokół, który zakazuje wykonywania kary śmierci. No więc ja po prostu bym wypowiedział tego typu zapis. A właśnie tego człowieka by odstraszyła. Nie ma dowodów na to, że kara śmierci pomaga zmniejszyć przestępczość lepiej niż kara pozbawienia wolności. Cóż, nie będę się wykłócał z dziwakami z Amnesty International, bo oni mają jakieś swoje, oni mają dowody na to, Guzik mają niedowody. Mają dowody, Guzik mają. Z jakimiś wariatami z Amnesty Internationale będę się tam dyskutował z nimi, panie. Jest kara śmierci, jest sprawiedliwość, więc my musimy zadać, drodzy państwo, to pytanie, czy Żółtek zostanie ministrem sprawiedliwości. Starczy już tych dyskusji, konstytucja, jakieś międzynarodowe porozumienia, jakieś takie rzeczy. Nie ma na to dowodów i tyle, i koniec dyskusji. Kto ma dowody na to, że grypa rozprzestrzenia się kropelkowo? No, Światowa Organizacja Zdrowia, profesora Guzik mają niedowody. Oczywiście, że nie ma żadnych dowodów i ja się absolutnie podpisuję rękami i nogami, drodzy państwo, właśnie z tym postulatem, który jest tak istotny, tak ważny. Choć patrząc na niektóre kwestie, to kara śmierci by się przydała, ale już nie wchodźmy w to, bo znowu będzie krzyk i jęczenie, a my, drodzy, idziemy dalej. No bo wiemy, że Warszawa to osobny byt, że jest Polska i w Warszawie. No to też i zarobki bardzo ważnych ludzi warszawskich, że tak powiem, warszawskiego ratusza są duże. No 300 tysięcy rocznie, 370 tysięcy rocznie, 280 tysięcy złotych rocznie. Nie zarabiacie tego, drodzy państwo, no bo nie mieszkacie w Warszawie. Wytłumaczył nam to bardzo ważny człowiek warszawskiego ratusza. Posłuchajmy tego razem. Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenia miejskich urzędników, to tutaj są jakby dwie kwestie. Jeśli chodzi o Warszawę, miejmy świadomość, że jest to 20-miliardowy budżet. Prezydent miasta, władze miasta organizują życie prawie 3 milionów osób. W związku z tym to jest małe państwo. To wszystko się zgadza. Ja bym tego lepiej nie ujął. No, Warszawa to takie małe państwo. I czy Warszawa w takim razie zostanie państwem? Skoro wszyscy wiedzą, że jest to państwo w państwie, tak? To dlaczego? No nie wiem, powinno mieć własną armię, na przykład straż miejską, mieć własne, że tak powiem, służby dyplomatyczne. Tu pan Rafał Trzaskowski zna się na tym przecież, jak mało kto myśli, czyta i rozumie w różnych językach, a podpisuje się różnymi językami. Złośliwi by powiedzieli, że cyrylicą, ale daleki jestem od tego i no nie mam nożyczek, bo bym się od tego odciął, ale nożyczek zapomniałem już z tego wrażenia, jakież to pieniądze zarabia się w Warszawie. Ale Warszawa też się bawi. Warszawa jest pełna celebrytów. Warszawa jest pełna ludzi, którzy mogą troszkę więcej i mogą troszkę inaczej. No i takim wielkim celebrytom
jest oczywiście pan, no, pan wojewódzki, zwany przez niektórych złośliwych, również się odcinam, powiatowym, ale była taka sytuacja, no, w której on brał udział, była to sytuacja uliczna, no, i zobaczmy, ponieważ dociekliwi paparazzi różnych naszych bulwarówek, brukowców, no, jeden z tych fotografów chciał zrobić zdjęcie panu wojewódzkiemu. Pan wojewódzki to ten po lewej, w tej takiej pomarańczowo-czerwonej kurce, w niebieskich spodenkach, trzyma w ręku, oni napisali, że to był gaz pieprzowy i że tym gazem pieprzowym, czy tam łzawiącym, potraktował tego nieszczęsnego fotoreportera. No i wojewódzki bezkarny, no i że kary żadnej nie zapłaci, no i gwiazdor TVN nie odpowie na razie za napad na fotografa. Te zdjęcia obiegły wszystkie możliwe pudelki, kotelki i inne kozaczki, czy i tam, prawda, te wszystkie portale, obiegły wszystkie brukowce. No, pan Kuba Wojewódzki, no, na razie zostanie bezkarny. Ja mam zupełnie inną koncepcję tego, co tam się stało, jakby ktoś powiedział, inną koncepcję czynu. To nie był gaz pieprzowy. On odkażał w dobie pandemii, odkażał specjalnym płynem tego fotografa, bo jeszcze nie daj Boże coś by złapał ten fotograf. Mówimy oczywiście o koronawirusie, w związku z czym lepiej jest odkazić, może mu się buteleczki pomieszały z tego wszystkiego, no, że już jest taką gwiazdą, że no, zawsze po prawej stronie miał odkażacz, a po lewej gaz pieprzowy, może tym razem się pomieszało, wyszło jak wyszło, zrobiła się chryja, może niepotrzebna, ale co tam, idziemy dalej. Wracamy do Szymona Hołowni, który przed tą debatą, no, miał takie swoje bardzo twarde sądy na temat Rafała Trzaskowskiego i tego, że on się na tej debacie nie pojawi, bo do ostatniej chwili Rafał Trzaskowski trzymał nas w takiej niepewności, czy on przyjdzie na tę debatę, czy nie przyjdzie. Zresztą jak przyszedł, to państwo widzieli, ta marsowa mina, to takie totalne obrażenie się na to, że jakim prawem psują mu kampanię i narrację. Przecież nie zapraszali go do telewizji publicznej, a tu go nagle do debaty zapraszają. No efekt był taki, że smutny stał właściwie przez całą tą debatę. Mówił, co mówił, raczej niewiele, ale Szymon Hołownia moim zdaniem jest człowiekiem, który tak naprawdę sprawił, że Rafał Trzaskowski na tej debacie się pojawił. Jak argumentował to Szymon Hołownia, zobaczmy. Trzaskowski wzywał do debaty i teraz nagle zniknął. Dokładnie tak jest. No przecież mówię wam, dokładnie tak jak jest, nie potwierdzili ani TVN-owskiej, ani Polsatowej debaty, bo tak jak powiedziałem, po prostu się boją, tak jak Duda. Jestem już za stary, że tak powiem, wyjadacz w tym, żeby nie rozumieć, co tu się dzieje i jak bardzo straszne jest to, że ludzi traktuje się jak idiotów, którzy nie widzą, co jest pod spodem. Ja mam w ogóle taki problem i tutaj wiele osób w redakcji podnosi ten problem, że tam się coś stało z twarzą. Tak, tak, drodzy państwo, tam jest takie trochę połączenie koali z takim, no, Szymkiem z trzeciej B, który jest już starym wyjadaczem. No jest starym wyjadaczem, bo tyle lat w TVN-ie, to chyba dobrze wie, czym to się je i jak. Tylko ja się nad jedną rzeczą zastanawiam, ponieważ tak, prezydent Andrzej Duda od razu mówił, że on do tej debaty przystąpi u siebie. Przepraszam, u siebie. Odcinam się absolutnie od tego. Nie u siebie, tylko w telewizji publicznej, no, która jest publiczna, nie tylko prezydenta Dudy, jak wiadomo. Natomiast, no, Rafał Trzaskowski został przekonany i ja jestem głęboko, drodzy państwo, przekonany. Naprawdę im głębiej, tym lepiej. Jestem przekonany, że to Szymon Hołownia dodał odwagi prezydentowi Warszawy, chciałem powiedzieć Andrzejowi Dudzie. No nie, drodzy państwo, nie Rafałowi Trzaskowskiemu, a który to Rafał Trzaskowski posłuchał tego i tak popatrzył na to wideo, mówi: Jezu, co się stało temu Szymonowi, źle wygląda, jakiś taki chorowity, to ja mu zrobię przyjemność i na debatę przyjdę. No, debata była jak była, ale pamiętajmy, że bardzo ważny jest sztab, ponieważ co? Kadry są najważniejsze, jak mawiali starzy dobrzy komuniści. Kadry, czyli równe szeregi, czyli komitety poparcia, czyli idziemy jednym wspólnym frontem. No więc ten wspólny front i ten komitet naszkicował pan poseł Tomczyk, drodzy państwo, w rozmowie z Radiem Plus. Kto wchodzi w skład tego sztabu? W jego skład wchodzą same znakomitości, świetnie działa.
i ma działać tak świetnie dalej. Ale to żebyśmy nie rozmawiali o tym za długo, jakby pan wymienił te znakomitości, tylko żeby sprawa była jasna. Znakomitość numer jeden, znakomitość numer dwa, jest też znakomitość to numer jeden trzy. To Cezary Tomczyk, jest ale... Jest kilku ekspertów. Oczywiście, że znakomitości. Po co ten gryzi piórek podpytuje naszego Tomczyka? Wiadomo, że znakomitością numer jeden, i tu się z panem redaktorem zgadzam, no jest pan Tomczyk, tak? No znakomitością numer dwa jest pan Nitras, prawda? I pewnie znakomitością numer trzy jest pani Pomaska, bo to jest w ogóle nowa filozofia prowadzenia kampanii wyborczej. Wiemy już, że w większości rozmów z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej kończy się to zawsze tak, że no nie wiedzą za bardzo, co jest w programie. Czy Rafała Trzaskowskiego, wcześniej Kidawy Błońskiej, akurat w Kidawy Błońskiej się zupełnie nie dziwię i tutaj są absolutnie, absolutnie rozgrzeszeni. No, ale nie wiedzieli też wcześniej za bardzo, co u tego Rafała Trzaskowskiego. No, może dlatego, że Rafał Trzaskowski nie za bardzo się chce identyfikować tam z panem Budką, z panem Schetyną. No trudno, co robić, to się po prostu zdarza. Natomiast ja uważam, że w ogóle pan Tomczyk przyszedł nieprzygotowany, ponieważ ja wiem, co to są za znakomitości, które wspierają naszego kandydata Rafała Trzaskowskiego, i te znakomitości numer jeden i dwa, to one się wzięły nawet i nagrały, jak to mówią, i zobaczmy efekt tej akcji Trzaskowski. Trzask i po długopisie. Trzask i po długopisie. Siwy włos na głowie, a wsparcie idzie jakie idzie i wariactwa się trzymają. Więc ja próbowałem złamać ten długopis swój własny, tak? Gdzieś kombinowałem w tę i w tamtą stronę, ale to nie za bardzo wyszło. A im wychodzi. I właśnie pan Linda, i pani Janda, to oni zmiażdżą narrację Andrzeja Dudy. To dzięki nim Polacy zrozumieją, że pan Andrzej Duda to po prostu tylko taki pomagier tego wstrętnego reżimu pisowskiego. To tak, oni tak łamią te długopisy i te kręgosłupy, a niektórzy pytają za ile, ale to zostawmy, odcinam się od tego oczywiście i przechodzimy do rzeczy poważnych, ponieważ Grzegorz Braun zadebiutował w Hot 16 Challenge. Zobaczmy fragment. Kto się w opiekę odda panu swemu, a całym sercem szczerze ufa jemu, śmiele rzec może: mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga, żadna straszna trwoga. No i widzicie państwo, i da się, bez obrażania nikogo, o Panu Bogu i tak dalej. I to taka inna twarz naszego Grzegorza Brauna. W związku z powyższym pytamy, czy Grzegorz Braun zostanie raperem. To banalne pytanie skrywa za sobą głęboko teologiczne twierdzenia. I musimy się nad tym kiedyś skupić, jak będziemy mieli trochę więcej czasu, a trochę czasu nie mamy, ponieważ w sukurs Rafałowi Trzaskowskiemu bierze, drodzy państwo, nie kto inny, tylko Katarzyna Lubnauer, no, która wytłumaczyła, co temu Rafału robił. Każdy powinien raczej zastanawiać się, jak pomóc Rafałowi Trzaskowskiemu, szczególnie, że tak jak powiedziałam, jego szanse są bardzo duże, a nie zastanawiać się, w jaki sposób sypać piach w szprychy. No, zawsze mi się wydawało, że to kij w szprychy się wsadza, a piach to już troszkę w tryby chyba bardziej, prawda? Ale tryby wyborcze mielą się swoimi sprawami, z czym mieliśmy przed chwilą do czynienia. Myślę, że potem był telefon: słuchajcie, z tą Kasią Lubner, nie, ona fajna jest, taka nauczycielka, taka ten, ale niech ona już mi nie pomaga, bo... No problem jest, no ale idźmy dalej, ponieważ pomaga również, no nie kto inny, tylko Borys Budka, którego proszą, żeby naprawdę już nie występował. Wyprosili go parę razy pewnie z konferencji Trzaskowskiego, bo się tam na każdą pchał, ale też ma wiele do powiedzenia i no zobaczmy, pana Borysa Budkę, bo jest jeden w swoim rodzaju. Konkretnie to pana spytałem o związki partnerskie i nadal się nie dowiedziałem. Rozumiem, że pan nie chce o tym odpowiedzieć. Milczy pan w tej sprawie, ale tak samo jak Rafał Trzaskowski we wszystkich znanych sobie językach. Mamy w programie między innymi związki partnerskie. Można to zrobić wówczas, kiedy będzie większość parlamentarna. Koniec, kropka. Dzisiaj najważniejszą rzeczą jest rozliczyć tą władzę z tego, z tych zaniechań, które były w okresie COVID-u. Rozliczyć tę władzę za maseczki, za respiratory. Żąda pan od... Ja
Jarosława Kaczyńskiego. Za działalność ponad prawem, bo nikt nie jest... Drodzy państwo, ten monolog Borysa Budki trwał jeszcze bardzo długo, w pewnym momencie nawet Mazurek się już poddał, ale przechodźmy do najważniejszego szeregowego polskiego posła. Chodzi oczywiście o prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Co się tam wyprawia w tym PiSie? Co oni temu prezesowi robią? Zobaczmy na zdjęciu. No właśnie, następca pani Kasi ujawnia tajemnicę pracy i życia Jarosława Kaczyńskiego. Prezes nie ma czasu nawet zjeść. I my zadajemy bardzo ważne, najważniejsze pytanie dla polskiej polityki. Dlaczego PiS głodzi Jarosława Kaczyńskiego? Dlaczego mu to robicie, drodzy państwo? To jest już człowiek, który potrzebuje trochę odpocząć, coś dobrego zjeść, a wy nic i nic, tylko go pchacie w tę politykę i tylko mu każecie tam, prawda, rozstawiać te wszystkie pionki, przepraszam, tych wszystkich ludzi na szachownicy. No kończymy, no bo nie ma już czasu, a za chwilę kolejne gorące pytania telewizji w Polsce.pl. Widzimy się, mam nadzieję, za tydzień.